Siemano wszystkim, witam was w drugiej edycji mojego bloga po dłuższej przerwie spowodowanej niestety totalnie brakiem czasu, jako że doba trwa tylko 24 godziny. No ale dzisiaj mamy również szczególną datę. Za kilka godzin czeka nas pierwszy w Polsce koncert Gejma. Miejmy nadzieję, że tym razem się odbędzie. Ale nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzisiaj będziemy rozmawiać o Nate Dogu, czyli królu G-Funku, jako że właśnie mija trzecia rocznica jego śmierci. Każdy z was na pewno zna tą postać, nazywany Frankiem Sinatrą rapu, królem G-Funku, królem refrenów. Tak naprawdę zyskał szacunek, rozgłos i uznanie oraz międzynarodową sławę praktycznie na samym początku, kiedy wystąpił jako jeden z wielu młodych wilków na legendarnej już płycie The Chronic, wydanej przez Death Row. Zaczynał tak jak wielu czarnoskórych śpiewaczy z getta, czyli od śpiewów w kościele. Jego ojciec był pastorem. Dostrzegł go Dr. Dre, który zainteresował się kapelą 213, Snoopa, Nate'a i Warrena. Zgarnął ich do siebie, stworzyli razem wiekopomne dzieło i tak naprawdę od tego wszystkiego zaczęła się kariera Nate Dogga. Można powiedzieć, że do chwili zawału, czyli do 2007 roku, wystąpił na wszystkich największych hitach, udzielając się wokalnie. Wiele kawałków można by przytoczyć, ale raczej dzisiaj chciałbym się skupić na jego solowej karierze, bo mimo tego, że jest nazywany jednym z ojców G-Funku, moim zdaniem nie został doceniony należycie jako artysta solowy. Wydał niestety tylko 3 albumy w bardzo dużych odstępach czasu, raczej zawsze skupiał się na gościnnych wokalach. Także dzisiaj zaprezentuję wam jego pierwszy album, czyli G-Funk Classics. Pozycja obowiązkowa dla wszystkich fanów G-Funku. Tak naprawdę jedyną przeszkodą, dla której nie można tego albumu zaklasyfikować jako pełnoprawnej, klasycznej płyty i jedynym powodem, dla którego ten album sprzedażowo, można powiedzieć, że przyszedł przez echa, było to, że został wydany za późno. Pierwotnie miał być to 95 rok, końcówka 95 roku, ale wiadomo, że wtedy do Death Row przybył Tupac i jak gdyby wszystkie projekty zaczęte artystów Death Row, czyli Nate Dogga, Sam Snida, Lady of Rage, wszystko zeszło na dalszy plan i zaczęła się praca nad krążkiem Tupaca All Eyes on Me. Później wiadomo, jak potoczyły się losy Death Row, zabójstwo Tupaca, więzienie dla Suga i tak naprawdę cała wytwórnia zaczęła iść na dno. Album G-Funk Classics, który wam tutaj zaprezentuję, G-Funk Classics Volume 1. Jest to wersja wydana przez Death Row na początku stycznia 1997 roku. Wersja tego albumu była tak naprawdę dostępna w sprzedaży jedynie przez 4 dni i jedynie na rynku kanadyjskim. Bodajże według moich informacji rzucono do sklepów jedynie 10 tysięcy egzemplarzy. Po 4 dniach została ona całkowicie wycofana ze sklepu z uwagi na to, że wtedy ówczesny dystrybutor wytwórni Death Row, czyli Interscope Records, zerwał wszelkie kontakty z labelem Suge Knighta i tak naprawdę Death Row zostało na krótki czas bez dystrybutora nagrań. W związku z tym musiało wycofać ten album. No i jak wiemy, była to komercyjna klapa i porażka wydawnicza. Nate Dogg tak naprawdę po tym pozwał Death Row. W wyniku procesu sądowego o opuszczenie labelu wygrał jak gdyby cały swój materiał, mógł go zabrać ze sobą i na wydanie G-Funk Classics w pełnej wersji czekaliśmy
jeszcze półtora roku, ponieważ latem 98 roku ukazała się jak gdyby reedycja tego albumu, teraz już wydana przez samego Nate Dogga w jego labelu Duckman Dungeon Records. Była to mała, niezależna wytwórnia. Został dołożony drugi dysk. No ale tak naprawdę rok 98 to już zmierzch ery G-Funku i odwracanie się całej uwagi mediów i przemysłu hip-hopowego od zachodniego wybrzeża, a bardziej w kierunkach południowych. W tamtym okresie, jak wiadomo, do głosu doszedł label Mastera P, czyli No Limit. No i tak naprawdę za wiele tych kopii się nie sprzedało, no ale album jest genialny od dechy do dechy. Tak naprawdę brakuje na nim jedynie produkcji Doktora Dre'a, a tak to są wszyscy, że tak powiem, ludzie, z którymi Nate Dogg współpracował przez większą część swojej kariery, czyli jest Snoop, jest Warren, jest Dog Pound, na bitach Johnny J, Daz, Superfly, nawet sam Smith. Także jeżeli ktoś nie ma tego albumu, a naprawdę jest z czego żałować, polecam wszystkim. Tą wersję bardzo ciężko odnaleźć. Pierwszy raz, kiedy wypłynęła na szersze wody do kupna, kosztowała na eBayu jakieś 1500 dolarów. Było to około 10-11 lat temu. Teraz idzie ją dorwać za 100-150 zł. Ciężko, rzadko się pojawia, ale idzie ją kupić. Natomiast to wydanie ukazało się miesiąc przed śmiercią Nate Dogga jako reedycja, rozbita na dwie osobne płyty w ładnej takiej tekturce. Niestety wszyscy przyjaciele Nate'a bojkotują to wydanie z racji tego, że wpływy ze sprzedaży tej płyty nie trafiają do dzieci Nate Dogga ani do jego matki, tylko cały hajs niestety zgarnia wytwórnia, no ale tak wygląda przemysł muzyczny. Także co wam mogę na koniec powiedzieć? Dzisiaj jest trzecia rocznica śmierci Nate'a. Nieodżałowana strata, jak podobnie jak innych wielkich, których nie ma już z nami. Także wierzącym polecam zmówienie paciorka za Nate'a. Niewierzącym polecam godne uczczenie jego pamięci jakimś dobrym wyskokowym trunkiem. Na sam koniec dziękuję wam wszystkim za fajny odzew mojego pierwszego filmiku. Naprawdę dostałem bardzo dużo wiadomości i teraz postaram się kręcić te filmiki w miarę możliwości częściej. No i fajnie, że są jeszcze słuchacze, których interesuje też taka historia hip-hopu zakulisowa, jak powstawał album, jak powstawały różne kawałki różnych artystów, bo tak naprawdę o to w tym wszystkim chodzi. Także dzięki raz jeszcze i tak jak mówię, rest in peace, Nate Dogg, spoczywaj w pokoju, król G-Funku.